Witam wszystkich w 14 już odcinku naszej przygody trenerskiej Kazimierza Węgrzyna, który jak wiadomo wciąż prowadzi swoje GKS Katowice. Jak długo? No tego nie wiadomo, na pewno co najmniej do końca tego sezonu, a co będzie później? No cóż, zobaczymy. Ten odcinek jest wyjątkowy, bo właśnie w nim kończymy sezon 2022-2023. Pytanie tylko jedno zasadnicze. Czy ostatecznie awansujemy do Ekstraklasy? Wciąż teoretycznie również jesteśmy w walce o tytuł mistrzowski pierwszej ligi, ale do Piasta Gliwice chyba tracimy za dużo. Natomiast bardziej martwimy się spadkiem do strefy barażowej, bo tutaj będąca za naszymi plecami Arka Gdynia traci do nas zaledwie 3 oczka. Emocje zatem gwarantowane, meczy do rozegrania sporo, nie ma zatem na co czekać, startujemy. Aha, moment jeszcze, przypomnijmy sobie, co właściwie wydarzyło się w poprzednim odcinku. W rundzie wiosennej rozpoczęliśmy bardzo dobrze, od 2 zwycięstw, później niestety było już tylko gorzej, a skończyło się wręcz dramatycznie, 3 porażkami z rzędu. Po 26 kolejkach wydaje się, że Piast Gliwice rozpoczął już swój marsz po tytuł mistrzowski, ale my w gruncie rzeczy z nimi już nawet nie rywalizujemy, my myślimy tylko o utrzymaniu się na tym drugim miejscu. No to sobie właśnie odświeżyliśmy pamięć. Jesteśmy aktualnie po 3 porażkach z rzędu. No takiego kryzysu to w tym sezonie jeszcze nie przechodziliśmy. Jest naprawdę źle. No cóż, ta krzywa meczów nie pozostawia złudzeń. Zespół jest załamany. My wszyscy kibice jesteśmy wręcz zdruzgotani. Wydaje się, że tylko nasz menedżer, nasz Kazimierz wierzy, że można wyjść z tego na prostą. No oby, bo w końcu jesteśmy w decydującej fazie sezonu. Przed nami pierwsze ligowe spotkanie w kwietniu. Konkretnie 1 kwietnia. Trzeba zatem mieć nadzieję, żeby tylko ta nasza gra to nie był jakiś prima aprilis. Gościć będziemy na naszym stadionie Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Według bookmacherów jesteśmy oczywiście faworytem, ale czy po tych 3 porażkach z rzędu w końcu sięgniemy po jakieś punkty? Najlepiej 3. No cóż, zobaczymy. Ale zanim przejdziemy do tego spotkania, to jeszcze bardzo ważna informacja. Przecież dopiero co Kaziu Węgrzyn otrzymał krajową licencję C. Nie czekając jednak długo, ponownie uderzył do zarządu z prośbą o kolejny kurs trenerski, tym razem na krajową licencję B. Co prawda początkowo prezes nie był przychylny do tego pomysłu, ale Kazek znowu pogroził i ostatecznie może się cieszyć i podnosić po raz kolejny swoje kompetencje. W kalendarzu 1 kwietnia tak więc tradycyjnie patrzymy na finanse klubu. Bilans ogółem wynosi 4 miliony 230 tysięcy. Tak więc kasa w klubowym skarbcu topnieje, ale wciąż nie jest najgorzej. Zarząd wciąż jest zachwycony pracą naszego kaska w klubie. Ocena końcowa 6, natomiast ta cząstkowa za mecze jest zaledwie minus 3. Tutaj prezes jest rozczarowany wynikami zespołu, no ale trudno się dziwić po tych 3 porażkach z rzędu. Atmosfera w szatni dobra, co ważne, z tendencją wzrostową, a poparcie dla menedżera niezmiennie doskonałe. Liderami zespołu nasz kapitan i wicekapitan, a więc Jędrych i Figiel. No i już jesteśmy po spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które ostatecznie zaledwie remisujemy 0-0 i co więcej, statystyki mówią jasno, że niestety, ale taki wynik jak najbardziej jest sprawiedliwy. Nasz zespół wciąż emanuje słabością i mizerią. Mimo wszystko, jakby nie patrzeć, to nasz pierwszy punkt od 4 kolejek. Niestety, jeśli Arka Gdynia w tej kolejce wygra swoje spotkanie, no to zbliży się do nas już tylko na 1 punkt. No cóż, no wydawało się, że ten mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała na własnym terenie to będzie dobry moment do przełamania się, no i sięgnięcia po pierwsze zwycięstwo od dawna. No niestety, nie udało się. No i tym samym jest to już nasz 5 ligowy mecz z rzędu bez wygranej. No co tu dużo mówić, panie i panowie, mamy poważny kryzys. Tymczasem tą 27 kolejkę z zaskakującym wynikiem kończy Piast Gliwice, który ulega na własnym terenie ruchowi Chorzów 0-1. No gdyby nie ta nasza fatalna forma, no to jeszcze byłaby szansa na gonienie Piastunki, a tak, no to chyba raczej nie ma szans. A no tak, dawno już nie było żadnej kontuzji. Nasz młody napastnik Patryk Szwedzik, zwichnięcie stawu skokowego, niezdolny do gry aż do 4 tygodni. Dobrze tylko, że w naszej hierarchii snajperów jest dopiero z numerem 4. Właśnie zostały rozegrane półfinały Pucharu Polski. Legia Warszawa bez większych problemów odprawiła Krakowie aż 3-0 i druga sensacja. Sandecja Nowy Sącz po tym jak w ćwierćfinale wyrzuciła za burtę Lecha Poznań, tym razem kolejną ich ofiarą stał się Raków Częstochowa. I tym samym w wielkim finale Pucharu Polski Legia Warszawa zagra z walecznymi Sączersami. No niewiarygodna sensacja.
A my już przechodzimy do niezwykle ważnego spotkania. Wyjeżdżamy do Gdyni na starcie z tamtejszą Arką. Arką Gdynia, która przecież jest w tabeli za naszymi plecami na trzecim miejscu, tracą do nas w tym momencie 3 punkty. Według bukmacherów są faworytami i trzeba się z tym zgodzić. Ten mecz będzie niezwykle trudny. Właściwie w ciemno bralibyśmy remis, 1 punkt, no i zachowanie tego status quo w tabeli. Ale jak będzie, no cóż, okaże się już wkrótce. To co chcieliśmy, to mamy. Remisujemy ostatecznie w Gdyni z Arką 0-0. Statystyki potwierdzają, ten wynik jest sprawiedliwy. Co prawda okupiliśmy go aż 5 żółtymi kartkami. Nasi chłopcy walczyli jak lwy, żeby tylko nie przegrać tego meczu. Ale cel uświęca środki. Dopisujemy sobie zatem ten jeden wywalczony punkt, no i wciąż utrzymujemy 3-punktową przewagę nad popularnymi śledziami. Nie ma co narzekać, jest dobrze. No cóż, ten mecz zapowiadał się na trudny, no i w istocie taki właśnie był. Jesteśmy zadowoleni z tego remisu, choć nie zmienia to faktu, że to już nasze 6 ligowe spotkanie z rzędu bez wygranej. No i niestety kolejna niedobra informacja. Nasz rezerwowy lewy obrońca Grzesiu Rogala naciągnięcie mięśni przywodzicieli. Nie zobaczymy go na boisku aż do 9 dni. Biorąc pod uwagę, że nasz podstawowy lewy obrońca Daniel Dziwniel nie gra już w piłkę ponad pół roku i wciąż się leczy, no to na kolejne ligowe spotkanie pozostaliśmy bez klasycznego lewego defensora. Kogo tam ustawimy? Nie wiadomo. No i jeszcze tylko potwierdzenie tego, o czym doskonale wiemy. 6 ligowych meczów z rzędu bez zwycięstwa. No kiedy my się w końcu przełamiemy? Tego nie wie nikt. A przed nami coroczny nabór kandydatów na juniorów. Potencjał tych chłopców daje jakieś nadzieje, ale czy rzeczywiście wśród nich znajdziemy jakichś utalentowanych zawodników? No cóż, spójrzmy. Prawy obrońca Mateusz Gołaszewski, przede wszystkim ten charakter profesjonalny. Do tego te atrybuty wcale nie najgorsze, z tego chłopaka może coś być. Ofensywny pomocnik Dawid Lis, ten charakter pozbawiony ambicji, determinacja tylko 5, atrybuty nie najwyższe, no chyba nie ma sobie co robić nadziei. Środkowy obrońca Jarosław Szeliga, charakter zrównoważony, no okej, ale ta determinacja z zaledwie 3 atrybuty, przeciętne, no nie, no raczej mizeria. Lewy obrońca Tomasz Filipowicz, charakter niestaranny, determinacja również bardzo słaba, zaledwie 3. Pozostałe atrybuty jednak jakby trochę wyższe, obecne umiejętności ocenione na 2 gwiazdki. No cóż, zobaczymy. Środkowy pomocnik Bartosz Tanżyna, charakter zrównoważony, determinacja, pracowitość przyzwoita, podobnie zresztą jak pozostałe parametry. No trzeba mu dać szansę. Jest i bramkarz Artur Żurek, charakter dosyć uczciwy, determinacja przyzwoita, ale z kolei pracowitość fatalna, zaledwie 2. No trudno cokolwiek więcej teraz powiedzieć. No dobra, przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem będziemy gospodarzem w starciu z Chojniczanką Chojnice. No pytanie, czy w końcu sięgniemy po zwycięstwo? Może o to nie być łatwo, bo do kontuzjowanego Dziwniela dołączyli pauzujący za kartki nasz kapitan Arek Jędrych, no i nasza perełka Igor Kłoda, tak więc nasza defensywa jest mocno naruszona. No i kamień spadł z serca. W końcu po 6 meczach z rzędu bez zwycięstwa w końcu wygrywamy. Pokonujemy na własnym stadionie Chojniczankę Chojnice 3-1. Po bramkach Hebla, Dżazgi i Szymczaka, ale statystyki za to spotkanie wcale nie kłamią. Ten mecz był wybitnie wyrównany, ale my mieliśmy trochę więcej szczęścia. Dopisujemy sobie 3 punkty, ale co ciekawe, w tej kolejce Piast Gliwice przegrywa swoje spotkanie, no i tym samym zbliżamy się do lidera na 2 oczka. Niestety jest i zła informacja, będąca za naszymi plecami Arka Gdynia wygrywa swój mecz, no i wciąż traci do nas 3 punkty. GKS Katowice włącza się do walki o awans, no to jest ciekawe, mi się wydawało, że włączyliśmy się do tej walki już na samym starcie sezonu, no ale mniejsza z tym, najważniejsze, że w końcu po tych 6 meczach z rzędu bez zwycięstwa odnosimy wygraną i tylko to się liczy i to jest dobra informacja. No proszę, jest i kolejna dobra informacja. Procent dochodów z transferów udostępniony na zakup nowych zawodników zostanie zwiększony do 65%. No jest pięknie. Nabieramy coraz większego rozpędu w kierunku końca tego sezonu, dlatego już przechodzimy do naszego kolejnego ligowego starcia. Starcia, bo tym razem gramy na wyjeździe z naszym lokalnym rywalem GKS-em Jastrzębie. Jesteśmy faworytami i liczymy na kolejne zwycięstwo i 3 punkty. Na przedmeczowej konferencji prasowej menedżer GKS-u Jastrzębie Krzysztof Łętocha, co ciekawe, pochwalił naszego kaska, twierdząc, że ten, nie wydając fury pieniędzy, zbudował naprawdę mocny zespół. Jeśli chcą pokonać naszą Gieksę, muszą zagrać na 100%. No chyba to jest jasna sprawa.
No a nasz Kazek, jak zwykle optymista, jest wręcz pewien, że będziemy w stanie postawić się naszemu lokalnemu rywalowi GKS-owi Jastrzębie. No oby miał rację. No jak się okazuje, jednak Kazek dobrze wie, co mówi, bo wygrywamy, a właściwie demolujemy, dewastujemy, no niszczymy naszego rywala aż 4-0 po bramkach Figla, Dżazgi, Formeli i Szymczaka. Ten mecz to był prawdziwy koncert w wykonaniu naszego zespołu. Dopisujemy sobie 3 punkty, no i właśnie, jako że w tej kolejce ku zaskoczeniu wszystkich Piast Gliwice po raz kolejny traci punkty, no to wdrapujemy się na fotel lidera. Mimo wszystko wciąż mamy przewagę zaledwie 3 punktów nad trzeciomarką Gdynia. GKS Katowice na szczycie, no nie da się ukryć, tyle tylko, że sytuacja u góry tabeli jest na tyle dynamiczna, że dziś jesteśmy na szczycie, no a jutro możemy być na 3. miejscu. Tymczasem na pomeczowej konferencji prasowej, jak tu piszą, Muentocha zdumiony, że GKS Jastrzębie nie zdołał wygrać. No naprawdę litości, jego zespół został zdemolowany, a ten jest zdziwiony, nie wiem czym. Na wyróżnienie po tym spotkaniu zasługuje jeszcze MVP tego meczu, a więc Filip Szymczak, autor bramki, 2 asyst, ocena końcowa 9,20. Czy zatem nasz super snajper powraca do formy sprzed tej koszmarnej i długiej kontuzji? No miejmy nadzieję. Jak się okazuje, od dłuższego już czasu menedżer Arki Gdynia Marcin Broże obserwuje naszego Krzysia Dżazgę i jest zainteresowany ściągnięciem go do swojego zespołu. No i takiej reakcji naszego menedżera właściwie można było się spodziewać. Odpowiedział krótko i tematycznie, z całym szacunkiem, ale Krzysztof Dżazga nie jest na sprzedaż. Tyle w temacie. No proszę Państwa, do zakończenia sezonu pozostaje nam już tylko ostatnie 4 kolejki, tak więc wkraczamy w decydującą fazę. W walce o mistrzostwo, ale też i bezpośredni awans do Ekstraklasy wciąż jest 5 zespołów. Nasza Gieksa, Piast Gliwice, Arka Gdynia, Zagłębie Sosnowiec, no i Miedź Legnica. No ale w gruncie rzeczy, bądźmy poważni, tylko pierwsza trójka liczy się w tej konfrontacji. Zagłębie Sosnowiec do Arki Gdynia traci już 4 punkty, a to chyba dość dużo. Na razie jednak jakąś wyższą matematyką stosowaną nie zaprzątamy sobie głowy, a myślimy tylko o tym, żeby wygrać nasz kolejny zbliżający się mecz. A tym razem będziemy gospodarzem w starciu z Odrą Opole. Jesteśmy faworytami i byłoby pięknie sięgnąć tutaj po 3 punkty. No i kurwa niestety, doznajemy upokorzenia na własnym stadionie, przed własną publicznością, przegrywamy 1-2 i to pomimo, że w tym meczu prowadziliśmy 1-0 aż do 86 minuty. Niestety właśnie wtedy goście doprowadzili do remisu, a później w 91 minucie tracimy gola kuriozum, po którym kurwa nóż w kieszeni się otwiera, dlatego trzeba to tu pokazać. No i tak to wyglądało, rzut z autu dla Odry na wysokości naszego pola karnego, dośrodkowanie, jakaś kuriozalna interwencja naszego bramkarza. No i kurwa, strzał kaczki do pustej bramki. Miały być 3 punkty, a zostaliśmy z pustymi rękami. Tymczasem Miedź Legnica wysoko wygrywa z Koroną Kielce. Wskakuje na 4. miejsce, no i traci do nas już tylko 5 punktów. My jednak czekamy na rozstrzygnięcia w spotkaniach Piasta Gliwice i Arki Gdynia. Zaczyna się robić naprawdę gorąco. No i oczywiście nie mogło być inaczej. Piast Gliwice wygrywa swoje spotkanie chociaż ledwo ze Stomilem Olsztyn 2-1. Na szczęście całą sytuację ratuje porażka Arki Gdynia w Bielsku Białej. Dlatego wciąż mamy bezpieczną przewagę 3 punktów nad strefą barażową. No ale kurwa ta wtopa, no nie miała prawa się wydarzyć. W tym spotkaniu nawet remis byłby dla nas porażką, a tymczasem zostaliśmy bez punktów. A szkoda gadać, no zajebaliśmy. No dobra, złapmy na chwilę oddech od tej naszej pierwszej ligi, bo właśnie został rozegrany wielki finał Pucharu Polski, w którym to Legia Warszawa pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-1. No i jeszcze krótkie podsumowanie dopiero co zakończonych rozgrywek Pucharu Polski. Zwycięzcę oczywiście znamy, natomiast największa niespodzianka, no nie mogło być inaczej. Sandecja Nowy Sącz, przecież w drodze do tego wielkiego finału eliminowali Lecha Poznań, Raków Częstochowa, no naprawdę wielki szacun. No a my, no my to jak zwykle przepadliśmy gdzieś tam na początku tych rozgrywek. No i niestety znowu kontuzja. Na szczęście to tylko nasz rezerwowy prawy obrońca Zbigniew Wojciechowski. Zwichnięcie stawu skokowego, nie zobaczymy go na boisku do 2 tygodni. No ale ta kontuzja jest już zdecydowanie bardziej dotkliwa, bo to nasz podstawowy środkowy pomocnik Bartłomiej Kalinkowski, niezdolny do gry aż do 6 dni, tak więc wykreśla go to przed zbliżającym się meczem ligowym. A to właściwie nawet nie kontuzja, tylko zatrucie pokarmowe. No to teraz taka decydująca faza sezonu, a ten się czegoś nawpierdalał, no ludzie. A przed nami już niezwykle ważny mecz i to zarówno w kontekście naszej walki o awans do Ekstraklasy, ale też i zwyczajnie po kibicowsku, bo wybieramy się do Sosnowca na derby śląsko-zagłębiowskie. Co ciekawe, to gospodarze są faworytem w tym spotkaniu. Zapowiada się niezwykle ciężki mecz. Dodatkowo po tej naszej porażce z Odrą Opole nie jesteśmy nastawieni optymistycznie, ale obyśmy się mylili.
Tymczasem w tej 32. kolejce mamy już pierwsze rozstrzygnięcia, na dodatek sensacyjne, bo Piast Gliwice przegrywa u siebie 0-2 z ostatnią w tabeli Pogonią Siedlce. Nieprawdopodobne. Niestety, Arka Gdynia wygrywa u siebie z Miedzią Legnicą 2-1 po golu z 93. minuty. To jest kurwa fart. No a po takich wynikach, jak się okazuje, zapewniliśmy sobie już miejsce w barażach, no ale umówmy się, naszym celem jest bezpośredni awans do Ekstraklasy, nic innego nas już nie interesuje. No i że jesteśmy w szatni domowego obiektu Zagłębia Sosnowiec przed pierwszym gwizdkiem sędziego w tym meczu. No niestety, przed tym spotkaniem naszym głównym zmartwieniem jest obsada środka pomocy, bo do kontuzjowanego Kalinkowskiego, który zasiadł na ławce rezerwowych, ale jest w trakcie rehabilitacji, dołączył pauzujący za kartki Kaput, dlatego w tym spotkaniu eksperyment ze skrzydła przesuwamy do środka pomocy Hebla. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 7 maja, godzina 12.30. Zagłębia Sosnowiec w ustawieniu 5-2-3 na szpicy, Stępień na skrzydłach, Sobczak i Dadok. No i jeszcze nasza formacja, a ta tradycyjnie oczywiście 4-4-2. Przesunięty do środka pomocy Hebel zostaje zastąpiony na prawym skrzydle przez Golińskiego. No i jeszcze tabela, a w tej Zagłębia Sosnowiec na czwartym miejscu traci do nas zaledwie 4 punkty. Rzut rożny dla gospodarzy, Szumila z dośrodkowań w nasze pole karne, ale spokojnie wybijamy piłkę. Szymczak do niej dopada i rozpoczyna dynamiczny kontratak naszego zespołu. Ładnie tutaj wyprowadził piłkę, zagrywa na dobieg do Drzazgi. Drzazga pod linią końcową, zatrzymał się, zwolnił, wycofał. Goliński strzela, ale niestety Tobiasz broni, szkoda. Dalekie zagranie, piłkę opanował Stępień, minął jednego z naszych zawodników, strzela z zapalkanego, piłka trafia w słupek, ale mieliśmy teraz szczęście. Szumila złamie akcję w kierunku środka boiska, zagrywa do Jęczego, ten podaje na prawą stronę, Rodriguez, Dadok, przed polem karnym strzela, ale na szczęście niecelnie, spokojnie. Pawłowski pod presją naszych zawodników wycofuje, Hojo Kowalski do przodu, Szumila zagrywa na lewą stronę, jest tu Wiktor Alvarez, przyspieszył, będzie chyba dośrodkował, nie, wycofał Sobczak w pole karne, Szumila podaje, tutaj jest Stępień, ależ niebezpiecznie, Formela, co tu się stało, chyba faulował zawodnika Zagłębia Sosnowiec, podbiega sędzia, no to jest dramat. No i niestety do piłki na 11 mecze podbiega Dadok, strzela mocno, pewnie nasz bramkarz rzuca się w przeciwną stronę, no i w 38 minucie przegrywamy 0-1. Koniec pierwszej połowy, no i niestety jest źle, jest fatalnie, jest wręcz dramatycznie. Jeśli chcemy cokolwiek tutaj ugrać, to w drugiej odsłonie tego spotkania nasza gra musi wyglądać zupełnie inaczej. Jeszcze w przerwie ściągamy fatalnie spisującego się, na dodatek grającego z żółtą kartką, Golińskiego. W jego miejsce Pawlas, przesuwamy skrzydłowych do przodu. Jończy przy piłce Zagłębiacy rozpoczynają konstruowanie swojej akcji od linii obronnej. Dalekie zagranie, ale piłka oddana za darmo. Janiszewski zgrywa do Hebla, Figiel dalekie tutaj posyła podanie do Formeli. Formela w polu karnym będzie strzelał, niestety Tobiasz przerzuca piłkę nad bramką, szkoda. Rogala wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Szymczak, ponownie Rogala centruje w pole karne, ale co tu się stało? Drzazga jest przewracany, pytanie, czy był faulowany? Sędzia biegnie obejrzeć nagranie, czy będziemy mieli podyktowanego karnego, czy będzie 11, no sprawiedliwości stałoby się zadość, tak jest karny! Do piłki na wapnie podchodzi nasz wicekapitan Figiel, strzela pewnie przy słupku, 57 minuta, mamy wyrównanie, jest 1-1, a więc jeszcze wszystko jest tutaj możliwe. Rogala rozpoczyna grę z rzutu wolnego, Szymczak, Drzazga, wszystko na jeden kontakt, Formela, Pulkanem strzela, przepięknie, fantastyczne uderzenie, przy słupku bramkarz odprowadził tylko piłkę wzrokiem, mamy w 61 minucie, obejmujemy prowadzenie, to jest 2-1, ale już jest pięknie. Rzut rożny dla Zagłębia, Szymilas będzie wykonywał ten stały fragment gry na krótki słupek dośrodkowania, ależ niecelne uderzenie na nasze szczęście. Ależ nas teraz gospodarze zamkli na naszej połowie, ale jak na razie bronimy się skutecznie. Dalić, Jończy, Hojo, Kowalski wymieniają podania, dalekie zagranie w nasze pole karne. Jest tutaj Dadok, niebezpiecznie wycofanie, Rodriguez, pole karne, Kubicki uderza ponad naszą bramką. Pawlas przy piłce z prawej strony boiska, seria z wodów, łamie tutaj akcję w kierunku pola karnego, podaje Szymczak, Drzazga, ładna pozycja, strzela, ale zbyt mocno i niecelnie. Rzut wolny dla naszego zespołu, Hebel do środkowej w pole karne, Jędrych strzela, aż minimalnie piłka przechodzi obok słupka. Podleśny rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki, mocny wykop na połowę przeciwnika, no ale niestety tracimy futbolówkę. To już jest 90 minuta tego spotkania, no byleby się tylko wybronić, ale gospodarze ruszają do ataku. Wiktor Alvarez z lewej strony boiska przyspieszył, dośrodkowuje, ale wybijamy tam dobrze, nasz kapitan Drzazga i już ruszamy w drugą stronę, kontratak, ale Szymczak, idealna sytuacja, wychodzi sam na sam, będzie strzelał, ależ pudłuje, no niesamowite. 92 minuta, jeszcze robimy zmianę na czas, boisko opuszcza Szymczak, w jego miejsce Kozłowski.
No i to jest koniec tego spotkania, ależ tu było naprawdę ciężko. Przecież przegrywaliśmy, ale ostatecznie sięgnęliśmy po zwycięstwo. Wygrywamy w Sosnowcu z Zagłębiem 2-1. Dopisujemy sobie zatem te ciężko wywalczone 3 punkty, no i tym samym wdrapujemy się na fotel lidera, bo pomimo, że mamy tyle samo punktów co Piast Gliwice, no to mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Ależ niezwykle ważne zwycięstwo, ważne 3 punkty. Jesteśmy na szczycie tabeli, ale nie zapominajmy, że trzecia Arka Gdynia wciąż traci do nas zaledwie 3 punkty. Przed nami ostatnie 2 kolejki sezonu. Na przedostatniej kolejce gramy z największym i odwiecznym rywalem GKS-u Katowice, Ruchem Chorzów. Jesteśmy gospodarzem w tym starciu, bukmacherzy są zgodni, jesteśmy faworytem, no chyba nie mogło być inaczej. Czy sięgniemy tutaj po kolejne punkty i umocnimy się na fotelu lidera? Na przedmeczowej konferencji prasowej nasz Kazek powiedział, jak silnym mentalnie jesteśmy zespołem, no i jedna porażka nie może złamać morale tej drużyny. No cóż, my kibice chcielibyśmy w to wierzyć. Nasz mecz z Ruchem Chorzów w ramach 33. kolejki rozegramy w niedzielę 14 maja, natomiast już teraz, w sobotę 13, mamy większość rozstrzygnięć. No i niestety, nie są to dobre wyniki. Arka Gdynia wygrywa z Chojniczanką Chojnice, natomiast Piast Gliwice pokonuje Stal Mielec 3-2, pomimo że jeszcze w 88. minucie przegrywali. Zwycięską bramkę strzelają w 96. minucie. Coś nieprawdopodobnego. Przed nami najprawdopodobniej najważniejsze spotkanie całego sezonu, dlatego tu nie może być miejsca na przypadek, tu musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Zagramy w składzie personalnym, na bramie oczywiście Podleśny, dalej w obronie od lewej, Rogala, Janiszewski, Jędrych, Kłoda, w linii pomocy Formela, Kalinkowski, Figiel i Hebel, no i na ataku Drzazga i Szymczak. Już jesteśmy w szatni naszego stadionu przed tym niezwykle ważnym meczem. Do naszych uszu dobiega nieprawdopodobny tumult i wrzawa z trybun. Tak jest, gramy u siebie, nasi kibice są z nami i muszą ponieść nas tutaj do zwycięstwa. 14 maja, godzina 12.30. Tak ważny mecz musiał doczekać się swojej oprawy telewizyjnej. Dlatego tu jeszcze przypomnienie naszego ustawienia dla wszystkich śledzących wydarzenia przed swoimi odbiornikami. Ruch Chorzów w ustawieniu 5-2-3 na ataku Kędziora, na skrzydłach Putno i Wójtowicz. No to jeszcze spójrzmy na tabelę, a tutaj niebiescy po 32 kolejkach na 7 miejscu. Rogala wznawia grę wyrzutem piłki z autu na wysokości pola karnego przeciwników. Dośrodkowanie, dalekie, głębokie, Figiel zgrywa, Hebel uderza, ale Bielecki przerzuca piłkę nad poprzeczką. To wręcz niewiarygodne, ale to naprawdę koniec pierwszej połowy, w której powiedzieć, że nic się nie działo, to jak nic nie powiedzieć. Z Murawy po prostu wieje nudą, dlatego wszyscy kibice na trybunach, ale i my, zgromadzeni przed telewizorami, możemy czuć się rozczarowani. No miejmy nadzieję, że w drugiej odsłonie tego spotkania nasza gra będzie zdecydowanie lepsza i skuteczniejsza. Jędrych wychodzi z piłką z naszej połowy, Drzazga zagrywa na lewą stronę, ale niestety to podanie jest przecięte i już goście ruszają z kontratakiem. Putno prawym skrzydłem pędzi, ale na szczęście traci futbolówkę. Już idziemy w drugim kierunku. Formela, zagranie do Szymczaka. Ten jest tu pod presją. Kalinkowski podaje w uliczkę. Szymczak, strzelasz! Ależ uderzył fatalnie, no pudłuje. Podleśny wybija piłkę spod własnej bramki. Daleki, mocny wykop. Szymczak tutaj powalczył, ale niestety tracimy futbolówkę. Nie, odzyskujemy. Kalinkowski. Formela sprowadziłem na ziemię. Szymczak, Kalinkowski rozgląda się, zagrywa na lewą stronę. Jest tutaj Formela, dośrodkowanie. Całą akcję zamyka Hebel. Ależ uderzył. No tragedia. Rzut wolny dla Ruchu, Szkatuła do środkowej, ale spokojnie, przytomnie wybijamy tą piłkę, niestety ponownie zbierają Szkatuła, ruszył do przodu, minął jednego z naszych zawodników, to jest strzał, ależ potężny, ale równie niecelny. Formela przy piłce podaje do przodu, Szymczak wycofuje, Kalinkowski, Drzazga ładnie tutaj uruchomił po lewej stronie Szymczaka, ten już wpada w pole karne, ale zatrzymał akcję, zwolnił, wycofuje Formela, Figiel, jesteśmy przed polem karnym, Kalinkowski, potężne uderzenie, no ale znowu ten bramkarz Ruchu. Kłoda wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Drzazga pod presją wycofuje, Figiel, Hebel, ale tu jest ciężko sforsować obronę rywali. No ciężko przedostać się pod pole karne, Figiel, dośrodkowanie, ależ tam Formela wychodzi, strzela przepięknie, trafia do bramki, ale sędzia podbiega, czy tam była pozycja spalona, zdaje się, że chyba jednak tak, no ale poczekajmy na weryfikację, zaraz wszystko będzie jasne, no może jednak niestety. Nasz kapitan przy piłce, no i po raz kolejny próbujemy wyprowadzić nasz atak, ale jest niezwykle ciężko. Kalinkowski w środku boiska, zagrywa na lewą stronę, jest tu Formela, rozpędzony, nabiera szybkości, jest pod linią końcową, będzie dośrodkował, jednak nie, wycofuje Rogala, wrzutka, piłka przechodzi, Hebel, no w końcu zamyka tą akcję, strzela z najbliższej odległości, piłka ląduje w bramce przy słupku, a nie moment, jeszcze sędzia biegnie obejrzeć nagranie, no to jest coś wręcz niewiarygodnego, znowu mamy weryfikację, czy tam była pozycja spalona, a jednak nieuznany gol. Bielecki rozpoczyna grę
spod własnej bramki, daleki wykop na naszą połowę, Janiszewski zgrywa, tutaj powalczyliśmy, mamy piłkę. No dobra, próbujemy jeszcze raz, Drzazga, ależ fantastyczne zagranie, Szymczak uderzony, ale znowu nad poprzeczką, co robi nasz snajper? Bielecki wyjaśnia sytuację, ale tutaj fantastycznie Figiel ustawiony, Hebel, Figiel dostrzega tutaj w polu karnym Formelę, tak jest, zagranie do niego właśnie, zamieszanie, Szymczak tutaj w łusko, piłkę strzela, no ale znowu ten Bielecki, no niesamowite. Kalinkowski przy piłce w środkowej strefie boiska, dostrzega wychodzącego Szymczaka, do niego adresowane podanie, Szymczak, dośrodkowanie w pole karne, tutaj powalczyliśmy, piłka ląduje w bramce, no w końcu Maksymilian Hebel, wychodzimy na prowadzenie, teraz nie może być mowy o spalonym, jak to się mówi, do trzech razy sztuka, a więc 77 minuta, mamy 1-0. 80 minuta tego spotkania, ściągamy z boiska Drzazgę, w jego miejsce Kozłowski. Kalinkowski cofa się pod presją rywali, podaje do Kozłowskiego, Hebel, Kozłowski wycofuje, Figiel, ładne zagranie w uliczkę, Hebel, kończysz to! No niestety, Bielecki. To już 92 minuta i tradycyjnie zmiana na czas, boisko opuszcza Formela, w jego miejsce Pawlas. Koniec, to jest koniec tego meczu, ależ było niezwykle ciężko. Dwukrotnie strzelaliśmy bramkę ze spalonego, dopiero za trzecim razem, kiedy piłka zatrzepotała w siatce, uznano nam trafienie i wyszliśmy na prowadzenie i ostatecznie takim właśnie wynikiem kończy się ten niezwykle ważny mecz. Na nasze konto wpadają zatem 3 punkty, no i ponownie na koniec tej kolejki wspinamy się na fotel lidera. Niesamowite. Wygrywamy w tym niezwykle ważnym, ale też i prestiżowym spotkaniu przecież z największymi rywalami Gieksy, a więc z Ruchem Chorzów, który w tym akurat meczu był zaskakująco słaby i bezbarwny. Właściwie ograniczał się tylko do przeszkadzania i bronienia dostępu do własnej bramki. Panie i panowie, oto historyczny moment. Na kolejkę przed końcem sezonu 2022-2023 GKS Katowice po wielu latach powraca do Ekstraklasy. No i już mamy ustalone nowe budżety na przyszły sezon, a te wyglądają naprawdę okazale. I tak, budżet płacowy będzie wynosił aż 716 tysięcy złotych, natomiast na transfery będziemy mieli do dyspozycji 3 400 tysięcy. No i z taką kasą, no to jest już jakieś pole manewru. No i nie może być inaczej, oczywiście zarząd zachwycony po tym nieoczekiwanym awansie, no przecież przed sezonem celowaliśmy co najwyżej w górną połowę tabeli, no nic więcej, a tu taka niespodzianka. W wywiadzie dla prasy nasz Kazek przyznał, że miał takie chwile zwątpienia, kiedy myślał, że nie osiągniemy zamierzonego celu. No pomyśleć, a wydawało się, że on taki wieczny optymista, a jednak. Przed nami ostatnia kolejka, awans do Ekstraklasy oczywiście już mamy, ale wciąż przecież walczymy o tytuł mistrzowski. Jesteśmy w dogodnej sytuacji, zajmujemy pierwsze miejsce i teraz to my rozdajemy karty. Jeśli wygramy, tytuł będzie nasz, ale ten mecz nie będzie łatwy. Z trudnym, właściwie niewygodnym rywalem, Sandecją Nowy Sącz, na dodatek na wyjeździe, mimo wszystko bukmacherzy w nas upatrują faworytów. Czy zatem postawimy kropkę nad i w drodze po mistrzostwo? No niestety nie wygrywamy tego spotkania i to pomimo, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Co więcej, mogliśmy tutaj przegrać, bo do 91 minuty to gospodarze prowadzili 1-0, ale właśnie wtedy, w doliczonym czasie gry, Filip Szymczak strzela swoją bramkę, no i ratuje nam jeden punkt. Pytanie tylko, czy ten jeden punkt daje nam tytuł mistrzowski? A więc panie i panowie, werble... No niestety nie, Piast Gliwice w ostatniej kolejce wygrywa na własnym stadionie ze Skrą Częstochowa 1-0 i tym samym zostaje mistrzem pierwszej ligi. No szkoda, naprawdę szkoda, bo ten tytuł mistrzowski wydawało się, że jest naprawdę blisko, na wyciągnięcie ręki, no ostatecznie nie udało się, ale trzeba się cieszyć, bo przecież to wicemistrzostwo to jest i tak nieprawdopodobny sukces. Na nasze konto wpada jeszcze 50 tysięcy za zajęcie drugiego miejsca w lidze, ależ kasa. A do 11 marzeń wszechczasów po tym sezonie weszło kilku nowych zawodników, przede wszystkim Drzazga, Hebel, no i bramkarz Podleśny. Wielkie gratulacje. Nasze cele na nowy sezon są jasne i oczywiste, właściwie nie mogły być inne. To dzielna obrona przed spadkiem, no ale umówmy się, zarząd nie mógł niczego więcej oczekiwać. Przecież utrzymanie GKS-u Katowice w Ekstraklasie będzie istnym cudem. A tymczasem wystartowały baraże Ekstraklasy. Sandecja Nowy Sącz pokonała 1-0 Arkę Gdynia, natomiast Miedź Legnica w takim samym stosunku uporała się z Zagłębiem Sosnowiec. I to właśnie te dwa zespoły spotkają się w wielkim finale baraży. No i wszystko jest już jasne, obok Piasta Gliwice naszej Gieksy trzecim Beniaminkiem w przyszłym sezonie w Ekstraklasie będzie Miedź Legnica.
No i tym samym sezon 2022-2023 dobiega końca. Po tym kryzysie w marcu i tych trzech porażkach z rzędu, końcówkę sezonu rozegraliśmy naprawdę dobrą z dwoma zwycięstwami nad Zagłębiem Sosnowiec z Ruchem Chorzów. No a takie wyniki dały nam ostatecznie po 34 kolejkach 62 punkty, no i drugie miejsce. Jesteśmy szczęśliwi. To wszystko w tym odcinku, ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym krótko podsumujemy sobie ten dopiero co zakończony sezon, no i oczywiście wystartujemy już na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, w Ekstraklasie. Brzmi dumnie, no i tak właśnie jest. Ja jeszcze zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału, pozostawiania łapki w górę i komentarza, jeśli tylko materiał się podobał. Pozdrawiam Was, do zobaczenia, cześć.